Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Resident Evil 5 na moim kanale. W poprzednim odcinku pokonaliśmy sobie tego mini Uroborosa w piecu i nie dropnął nam żaden loot z tego. A z ciekawości poza nagrywaniem postanowiłem go zabić poza piecem i dropnął ten sam pierścień, co może dropnąć Skata, który jest wart 5000 złota. Postanowiłem również przejść sobie pierwszą misję ponownie, żeby wydropić sobie tę broń raz jeszcze, żeby nie mieć tutaj na tej misji 100 punktów obrażeń, bo nie można byłoby mieć tutaj jeszcze takiego upgrade'u, więc zamiast tego zupgrade'owałem sobie siłę ognia dwa razy i ładowanie dwa razy, no i magazyny Krust, tak jak miałem. Później jeszcze sobie będę ten magazyn oczywiście wzmacniał znowu. Wydaje mi się, że mogę mieć tutaj troszeczkę inne przedmioty niż ostatnio. Miałem wtedy 4 granaty zapalające, tego chyba nie miałem. To chyba miałem. Amunicji chyba miałem mniej, ale to już szczegóły. Gramy sobie Chrisem oczywiście. Shewa ma karabinek i pistolet trochę zupgrade'owany. Ja mam zwykły pistolet i zwykły shotgun i ani to nie mam zupgrade'owanego. Także Shewa będzie tam kosić, ja będę ogarniać. Bo ja będę ogarniał tak czy siak. Ja nie potrzebuję obrażeń, ja potrzebuję skilla. To jest misja 3. To jest magazyn, to jest jakby rozdział drugi, epizod pierwszy. Czyli generalnie, no tutaj się robi już trudno. To jest ciężka misja. No nie będę ukrywał, ta misja jest długa też przede wszystkim. Są szczury, można zestrzelić, można złoto zgarnąć, ale walić to. Na tej misji również jest aż 5 medalionów do znalezienia. Tam jest pierwszy, który się w ogóle rzuca w oczy. To jest chyba jedyny medalion, może nie jedyny przez całą grę, ale jest to pierwszy medalion, który się tak rzuca w oczy, który może nam przypomnieć o czymś takim, że w tej grze jest coś takiego jak medaliony. I to już jest powód, żeby na przykład poprzedni rozdział zagrać jeszcze raz, nie? Bo w poprzednim rozdziale każdy jeden medalion był w jakimś tam stopniu trochę ukryty jednak, nie? Tutaj też można znaleźć nową broń, to chyba będzie karabin nowy, szturmowy. Jakiś tam. Nie wiem, czy to nie było MP5 czy coś? Nie, chyba nie. Chociaż... gdzie to jest? Tutaj. To jest MP5? MP5, dobra. No to mamy MP5, które jest oczywiście troszeczkę lepsze od tego, ale to już mamy zupgradowane obrażenia i przeładowanie. Tutaj jeszcze nic nie jest zupgradowane, także na ten moment to jest słabsze, ale będziemy sobie też korzystać pewnie. Raczej. Może nawet teraz to od razu wezmę mapkę, poproszę. Tu chyba już więcej nic sensownego nie ma, więc idziemy dalej. Nie, ty durna pindo, po co mi... Nie dawaj mi tej amunicji w takich ilościach przecież, no ty też musisz strzelać. A zresztą, dobra, jak dała to... A to tutaj jesteśmy do... Ja myślałem, że ja będę... w zupełnie innym miejscu. Myślałem, że to jest zupełnie inna lokacja. Dobra, no to... To chyba aż tak trudne nie będzie jeszcze. Można mu strzelić tak, żeby on spadł podczas mierzenia, tylko... się nie udało. Chodź tu, Shewa. Tu jest bomba, trzeba to strzelić. Shewa, ty byś mogła to zestrzelić, bo ty masz zaupgradowane broń. O, i wpadłby akurat w te... w eksplozję, ale... już się jej pozbyłem, także za późno. Ojebana mu podcięła gardło. Dobra. Spadł, dobra. Idziemy dalej. Uważaj, bo tutaj jest eksplozja. Nie wiem, jakim cudem dałoby się to trafić, ale da się i to dosyć łatwo. Nie wiem, czemu teraz tak mi to beznadziejnie szło. Można go zdeptać? Nie, on już jest martwy. Tutaj będzie heal w tym miejscu, tu. I to chyba taki dobry heal, o właśnie. Chodź tu. Chodź no tu. Masz. W ogóle to też weź ode mnie. Jak spróbujesz mi dać jeszcze tę amunicję raz, to cię
Z pistoletu będę strzelał teraz. Tam jeszcze jedno przejście sobie zrobiliśmy. W tym miejscu są beczuszki i skrzyneczka. Ażem uderzył z tego noża, musiałem dwa razy machnąć, no cóż. Dobra, tutaj generalnie jeszcze będą takie luty fajne, tylko nie wiem, czy tutaj coś ukrytego nie było. Będzie tutaj medalion zaraz niedługo jakiś, a nie, to nie tutaj, kurde, nie pamiętam. To jest aż 5 medalionów na tym rozdziale, nie pamiętam w ogóle za bardzo tej lokacji. Szczerze, znaczy się ogólnie pamiętam te kontenery i to bardzo, ale myślałem, że to jest ten rozdział z tymi, no, z tymi pociągami, a nie to. No ale dobra, no tak, to spoko też. O, tu jest roślinka. Ale jeszcze potrzebna albo druga zielona, albo czerwona, bo inaczej się nie opłaca. Dobrze, że stoisz tam, gdzie trzeba, bo bym nie ogarnął wtedy, gdzie iść. O! Pies! To trzeba coś bardziej szybko strzelać, albo nie. Spadł wam. O cholera! Przeładuj to! Albo nie! O kur... No nie! Cholera, chciałem jej pomóc. No i to jest weteran, panie i panowie. Shit. Dobrze, że taki skok szybki nie zadaje jakoś mega dużo. Takie psy lepiej właśnie shotgunem, ale... Ale nie jest w ogóle zupgradowany nasz shotgun i nie bije dużo i czas przeładowania jest dosyć też długi. Wolałem jednak ten zaryzykować i zmienić broń na inną. Nie wiem, czy to się opłaciło. Dobra, weź to. Dobra, na razie karabin się nam nie przyda. Będziemy sobie radzili z pistoletem i z tym. Co Adui? Kto krzyczy? Jezus! Spokój się. Nie no, chciałem go zdeptać. Ojejku. No dobra, trudno, zastrzeliłem go. Kolejna roślinka. Tam się idzie dalej. Cofnijmy się. Tutaj skąd psy wyszły. Przynajmniej ten pierwszy. A tutaj coś jest? Jest beczka. Właśnie nie pamiętam za bardzo, gdzie co było poukrywane, bo ja ten rozdział, jak przechodziłem, to tam, jak pierwszy raz grałem, to oczywiście szukałem wszystkiego, starałem się wszędzie zajrzeć i przez to zawsze miałem beznadziejny wynik, jeżeli chodzi o czas przejścia rozdziału. No ale za to tam wszystko się znajdowało, fajnie było, a teraz to tak, jakoś tak nie mam ochoty na ten rozdział w ogóle, nie podoba mi się ten rozdział, nie lubię go. Tutaj będzie fajnie, tam będzie fajnie. To przeładowane. Granaty pod łapą. Tu będzie fajnie. Jest grubas. I pies gdzieś też jakiś będzie. A, już zabity. No tego się nie spodziewałem. Padł? Piesio? Padł. Wystarczy właśnie temu grubemu, widzę, dobre kombo zasadzić i gitara. No już chciałem strzelić i wziął i ogarnął. Najpierw przewrócić, później walić, zanim wstanie. To jest w sumie jedyna słuszna taktyka. Dobra, padł. Jeszcze koktajlem jakimś Mołotowa gdzieś któryś rzuca, ale... Ale gdzie on jest, ten z koktajlem? Kolejny pies. Celność kiepska, widzę.
z mojej strony tutaj. Dajemy radę. Dobra, ostatni przeciwnik zabity, bo się muzyka uspokoiła. Dobra, w to można było strzelić, to może by się udało od kogoś podpalić też, nie, ale już dobra. Ty też bierz te ammo do pistoletu, już jest, ty masz zaupgradowany pistolet, a nie ja. Czemu to ja takie kille mam z tego pistoletu? Tu chyba nie ma nic ukrytego, mam nadzieję, bo kurde, nie pamiętam, czy tu nie było jakiegoś medalionu gdzieś ukrytego. No chyba nie. Najwyżej przegapię. Najwyżej nie pokażę wam jakiegoś medalionu. No szkoda. Szkoda by było w sumie go nie pokazać. Wolałbym go pokazać wam, ale... ale nie pamiętam tutaj, żeby był. Tutaj będzie ten, ciężarówka. Jak przeskoczymy przez most, oczywiście. O, czerwona. Dawno jej nie widzieliśmy. Daj. Ona będzie sobie używała, leczyła. Dobra. Dobra, pistolet. Będzie trzeba tylko od TB-szki dobrze strzelić w odpowiednim momencie, jak będzie jechał ten pojazd. Tyle. Dobra, tyle. Po robocie. I teraz na spokojnie musimy snajpić tamtych. Tam są też tacy, którzy... możemy tam w sumie spróbować. Kusznika wolałbym zesnajpić. Dobra, podejdźmy może z shotgunem. No i trafił mi jakiś, ja. Chciałem tego uniknąć. Świetny kryt, widzę. Dobra. Dobra. Na szczęście do shotguna mamy jeszcze spoko ammo. Dobra, tutaj bez większych strat, jeden kusznik mnie raz trafił w sumie i tyle. Nic się nie stało złego. A mamy sporo healii. Jeszcze. Także spoko. Mam nadzieję, że to nie jest w tej misji, jesteśmy w kopalni. Może to jest ta misja z tą kopalnią właśnie. Kurde, nie chcę tej kopalni teraz przechodzić. A, tutaj będzie medalion. Tu pamiętam. Tutaj jak zejdziemy, to... o, w tym miejscu. Nie wiem, czy to jest drugi, czy trzeci. Mam nadzieję, że to jest dopiero drugi. Tylko, że tam się idzie dalej. To momencik jeszcze za chwilę. Ten punkt kontrolny był, a tutaj jeszcze coś możemy znaleźć. No, tu nic nie ma, nie ma? Nie. Tam nic nie ma ukrytego. Tu nic nie ma. Tutaj są tutaj jakieś... jakieś coś, ale nie można tego otworzyć, nie można nic z tym zrobić. Dobra, shotgun w łapę i idziemy na dół, bo tutaj będą psy i to tak z trzy. O cholera. Nie udaje mi się ich trafić tak, żeby... ich przewrócić. No Jezu, za nami jeden mutuje. A ten też mutuje. Jak z tym z tyłu? Kiepsko tu poszło. Musiał pójść heal i w dodatku Szeba została strasznie mocno zraniona. Czyli, że kolejny heal niedługo pójdzie. Tutaj było poszło słabo. Można ich łatwo w sumie granatem zczyścić, ale... nie ten! Nie ta broń! Nie ten granat! No spoko, w sumie został zdezintegrowany, ale... o, nie. Dobra, dobra. Ten zapalający jest spoko na psy właśnie. Czwórkę nacisnąłem.
czwórkę i później piątkę musiałem chyba nacisnąć, nie wiem. Dobra, trudno, nieważne, przeładowałem niepotrzebnie te broń. Ja nie spodziewałem się w sumie tych kolejnych pięciu, tak byłem prawie pewny, że tu są, że będą tylko trzy, a było ich... kolejnych pięciu powiedziałem, kolejnych dwóch się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie w sumie trzech, a było w sumie pięciu. Dobra, tu jest skrzyneczka. Ammo, to w ogóle to dla ciebie ammo, nie to, to, weź to. Dobra, ja będę z shotgunem w sumie chodził. Ja sobie poradzę. No dobra, jak dostałem to ammo, to wezmę znowu pistolet w łapę. I dobra, to jest to, co myślę. Nie, to nie są kopalnie, kopalnie to właśnie będzie z tymi pociągami, to będzie czwarta misja z kopalnią. Ten... To tutaj będzie ten z piłą mechaniczną, czy nie? Będzie tutaj z tą piłą mechaniczną. To jest strasznie długi rozdział, teraz kurde pamiętam. Długi, długie tu jest. Nie wiem, czy nie podzielić tego na dwa odcinki, ale chyba nie. Dobra, na spokojnie tutaj, groźnie jest. Wychodź. No wychodź. O Jezu, aż tyle. Czemu tamten drugi też? One też dożują. Zbliżają się i w pewnym momencie zaczynają zadawać obrażenia. Takie dosyć groźne obrażenia w czasie. Nie da się jakby uniknąć ich obrażeń 100%. Jak już chwycą, to za, na pewno coś zadadzą obrażeń. Najlepiej oczywiście snajpereczką ich ściągać, bo to raczej one shot. Chyba, że zdążują. Generalnie ci przeciwnicy nie są jakieś mega groźni i nie będzie ich zbyt wielu. Ta muzyka się odpaliła, wstał i dopiero się muzyka odpaliła jak... Leżeć, bo trzeba tak od razu z shotguna w sumie, nie? Dobra, tę kłódkę z noża, raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7? Ile? No kurde, wydawało mi się, że 3 razy trzeba było. Albo źle trafiałem, o ile da się źle trafiać kłódkę w tej grze. Albo... Na weteranie może są wytrzymalsze nawet i kłódki. Ta, to jest ta miejscowa. Tutaj będzie trzeci medalion. Someone's here. No, na razie tam biegają sobie. Na razie jest spoko, na razie się nic nie dzieje. Fajnie, miło, sympatycznie. Póki co. Pomidorki? W pomidorkach nic nie ma? Nie ma, nie ma. Ammo do pistoletu, dobra. Wziąć czy nie wziąć? Daj to. Daj. No w sumie wezmę, przeładuję sobie. Weź też ammo trochę. No i nie wszystko. Chciałem po prostu sobie przeładować. Wolę mieć tutaj więcej amunicji w tym miejscu, będzie troszeczkę walki. Będzie jakiś chyba jeden silniejszy przeciwnik. Nie wiem, czy ten grubas znowu będzie, czy tam coś innego. Nie pamiętam. Bo tutaj można wejść do wody, tam troszeczkę się coś można znaleźć, to się na przykład coś świeci. Jakieś hajsy i tam chyba coś gdzieś jeszcze można znaleźć, jak się tu pobiega, ale nie będziemy na to tracić czasu. Olejemy to, idziemy dalej. I teraz tak. A tutaj jest jakiś gościu. I tutaj jest trzeci medalion. Dobra, niech będzie pistolet jeszcze. I impreza się zacznie dopiero jak wejdę do środka tego, do tego pomieszczenia, o którym ta drabina jest oparta. Ale to za chwilę, spokojnie, jeszcze się porozglądam. Tutaj w sumie to jest to pomieszczenie, nie to, przez które jest ta drabina oparta, tylko właśnie to jest to pomieszczenie. Tylko muszę jeszcze wziąć ten klucz.
który jest na tym panu. Trzeba to zestrzelić, się inaczej nie da chyba tego wziąć. Tak mi się wydaje. No weźmy od razu w sumie. Niech się zacznie już ta impreza. Wychodzimy. Będzie grubo. Będą kusznicy, będą rzucali mołotowami. Generalnie będzie tutaj... Co ty tam robisz? Dobra. Wychodzimy stąd. Nie, nie, nie. Nie zostajemy tu. O Jezu, jest ten grubas. Teraz... Lecz, lecz i chodź do mnie. Chodź tu, dobij go. I zabijaj. Dobra, tu na drabinę. Tu jest w miarę bezpiecznie. I można zesnajpić to dziadostwo, bo wrogowie generalnie mają beznadziejne szanse trafienia nas, gdy są daleko, a my to wiadomo, gracze, to możemy sobie strzelić i trafić tak czy siak. Przeciwnicy to mają właśnie trudności z tej kuszy. Coś jeszcze do nas strzela. Tam? Nie. Co tu jest? Przeciwnik. Zdeptałem mu głowę. Dobra, wiadomo, że shotgunem się opłaca, jak blisko podlecą. Jak są daleko, to... Dobra, w sumie to chyba tyle. Możemy zeskoczyć. I tutaj można zdobyć skarb, tylko trzeba ten granat zużyć. Za chwilę to zrobię, bo warto. Tam jest coś, co jest chyba 2500 warte. No, użyjmy tego granatu. Tutaj. Dobra, jeszcze dropnął trochę złota z tego. I tutaj jest rubin. Albo 3000 może to nawet było warte, nie pamiętam. Chyba 2500. Dobra, może być ta broń. No dobra, używamy klucza i idziemy dalej. Jest tu przeciwnik? Nie, bo był jeden, ale chyba musiał zostać zabity. Albo uciekł. Nie wiem, co. Beczuszki. Dobra, jak mamy już ammo takie do pistoletu, to... Niech będzie. Mamy dwa granaty zapalające. W sumie tylko dwa. Przyda się na pewno na kolesia z piłą mechaniczną. Tutaj nie ma co zaskakiwać. Chyba tu też chyba nie było po co. Tam jest roślinka. A tutaj będzie zaraz helikopter, który będzie nas wspierał. No nie tak zaraz, ale no... Niebawem. Dobra, jest. No, on będzie tam troszeczkę nas supportował. Ała. Nie. O Jezu. No nie. Dobra, teraz uderzyć go i Szewa dobijasz. Spadł. Skoczmy do niego. Żyje. Do wody wpadł. A, dobra, da się zebrać skarb. Ten piasień jest akurat mało wart. Nie jest żadna strata, nawet jakbyśmy... To chyba 1000. Czy zawsze coś, nie? To nie jest tak, aż tak mało w sumie. Warto to... zbierać. Dobra, wyjdźmy stąd w sumie. Tutaj jest bezpiecznie w sumie, tak patrząc. Chodź tu, zeskocz na dół.
No, robaku. No. Jeden strzał z shotguna i później mało HP temu zostaje, dobra. No wchodź, wchodź do góry. Też wejdę. Spoko, możesz sobie próbować tam nie trafić. Tutaj będzie czwarty medalion. Ajajaj. Do zestrzelenia. Go pokażę zaraz. No się zaraz, no jak się uspokoi. Teraz to nie ma co. Tam jeszcze kuźnik chyba na zewnątrz jest jakiś. Jest sam. Dobra, padł. I teraz tak. To miejsce. I ta broń. Nie, nie to miejsce, tutaj byłem. Gdzie to miejsce z bronią? Tam dalej. A to jeszcze nie chcę tam, więc. Tutaj trzeba. Chociaż trzeba. Nie, nie trzeba, bo jak przejdę dalej, to jeszcze się będzie mogli wrócić, ale. Bo ten medalion. O, tu jest schowany. Trzeba. Weź to. Nie musisz tego używać jeszcze, ale weź. Ja to wezmę. Dobra. Tu jest chyba wyczyszczone. Ile już trwa odcinek? No, trochę długo. Nie chciałem tego robić. Nie musiałem tego robić. Ona już wstawiła z powrotem, słyszałem. Mądra dziewczyna. Tutaj chyba nic sensownego nie można zlutować, jakbym miał granat. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jeszcze przeciwników powinno zrespić, no właśnie. Niewielu. Zastrzelmy po prostu. Nie musimy jakoś bardzo. Chociaż potrzebujemy teraz w sumie trochę poszczędzać amunicję na tego. O, dobra. Taki support też spoko. Się robak zrespił latający. Już wstawał, akurat zdążyłem dobić. Dobra, dwa strzały damy. No, uspokoiło się. Dobra. Dajmy jej. Ale to możesz dać mi. Dobra, weźmy co się da jeszcze z przeciwników, którzy tutaj zostawili przedmioty, bo to będzie znikało. O, i pierwsza amunicja do snajpereczki, którą znajdziemy tutaj. Ja tego potrzebuję. Shotgun też mi się przyda. Potrzebuję więcej miejsca. Tego jej dać nie mogę. W ogóle broni żadnej jej nie mogę dać. Granaty mi się przydadzą bardzo. Amunicja też mi się przyda. Zrobimy tak, że zużyjemy to. Czy nie, bo jak czerwona dropnie, to będzie bieda. Dobra, nie, na razie wezmę to, bo mam miejsce, więc nie będę kombinował, żeby tutaj coś zużywać, bo jeszcze miejsce jest, tylko chodzi o to, że w tym momencie nie mogę niczego podnieść. Chyba, że to coś już mam w ekwipunku, ale jakbym chciał znaleźć zwykły granat, no to już na przykład nie podniosę. A byłaby lipa, jakbym nie mógł podnieść. A to wtedy będę kombinował. Dobra, czyli mamy cztery medaliony za sobą. Piąty, ostatni będzie właśnie tam za tymi drzwiami. I tam będzie nas czekała ciężka akcja. 10 pocisków do snajpereczki. Dobra. Snajpereczka oczywiście, jak trafimy w głowę, to one-shotuje. Zawsze kryt jest w głowę. Gorzej, jeżeli przeciwnik będzie jeszcze mutował i robak będzie z niego wychodził, no to będzie gorzej. Ogrzewanie sobie jednak trochę jeszcze włączę, bo jeszcze jest chłodno, ja to nagrywam jeszcze w lutym, 27 lutego mam teraz, jak to nagrywam. Jejku, ale długi jest ten rozdział, teraz pamiętam jeszcze, jak musimy jeszcze długo iść, żeby dojść do tego kolesia z piłą mechaniczną. Naprawdę. Co rozbijasz szyb? Co się schylasz przed strzałami mymi? A Jezu.
Dobra, chodź do mnie, i tak nie masz broni. I tak cię zanurzuję, i tak cię pobiję na śmierć. No masz coś, nie, nie ma. Masz zabity. No dobra, wracamy się. Co do mnie krzyczy? Tutaj. Obchodzimy wszystko dokładnie. Nie trafiłem go. That's very good. Dobra. Co łatu? Co gdzie? Obejrzyj. Badina zżerana przez robaki. Niezłe zapachy, no. Miło i sympatycznie, nie? Ammo. Kto przyszedł? Z bronią jest. Trzeba go pobić. Chodź tu. Uderz go. O, tu jest roślinka. Weź to. Albo nie. Daj. Daj. Za dużo mamy tych roślinek. Użyję tego. Żeby mieć full HP. Daj. To też na chwilę jej oddam. Dawaj to. To oddam. I daj to. Dobra, i mamy miejsce. Granat wolę mieć tu. Okej. Okay. Czy tutaj były jakieś schody na górę? Nie. Przeskakiwać nie ma sensu. Dobra, wychodzimy. Idziemy dalej. Idziemy dalej przechodzić grę. Dobra. I tu jest taka lokacja, gdzie możemy tutaj podrzucić tą szewę. Tylko że bot szewa nie opłaca się tam tak bardzo jak gracz szewa. Jakby się grało we dwójkę w tę grę i by tu szewa była, jako gracz to spoko jak najbardziej, ponieważ tam po pierwsze jest loot fajny u góry, a po drugie, no będzie lepiej osłaniał niż bot. Jeżeli nam tutaj zadadzą śmiertelny cios, to ona może nie zdążyć zeskoczyć do nas i może być problem. Także lepiej nie kombinować. Znowu roślinka. No, cofnijmy się. Bo tutaj tych przeciwników będzie. Przede wszystkim to latające gówno. Nie trafiłem tego dobrze. Nie trafiam tego dobrze. Na pewno mało HP zostało. Dobra. Kopnę cię! Nie zdążę. Teraz cię uderzę. Też może być. Dobra. I tira tak. Ja bym cię tam podrzucił, kobieto, w sumie na chwilę, bo muszę sobie przypomnieć, czy ty, aby na pewno tam nie będziesz w stanie podnieść jakiegoś lutu, bo może będzie na tyle mądre, że coś podniesie. Bo tam widać, że już są jakieś amunicja, coś tego. Ona będzie mogła... O, podniosła. Podnosi, dobra. Jest, nie jest złym, głupim botem do końca. I coś tam strzela. No to cover me. O, niestety nie mogła mi pomóc, bo jest daleko, więc musiałem się wyrwać i straciłem HP trochę przez to. Dobra. Chodź tu. Już mnie osłaniałaś wystarczająco długo. O, czerwona roślinka tam jest. Dobra. To możesz mi dać.
To mogę dać tobie. Albo nie, bez sensu. Daj mi to. Tę czerwoną sobie zmieszamy od razu. No już jesteśmy blisko tej lokacji, gdzie będzie zabawa. Daj mi w sumie jedną taką. Dam tobie to. Ona musi mieć tych leczeń sporo. I to jest miejsce, przez które będziemy musieli przejść. I żeby to otworzyć, ona musi tam na drugą stronę budynku przeskoczyć, z samej góry. I jak już się połączymy, to będzie walka z kolesiem z piłą mechaniczną. Nie, chciałeś mnie zaskoczyć, nie udało ci się. Dobra, hajsy, spoko. Jezu. Jakby mnie trafił tą łopatą, to by mi dużo życia zadał na pewno. O! No dobrze, że mnie wolał złapać zamiast ten... wykonać uderzenie, nie? Tą bronią. Dobrze się składa. Jak się rzuca. O, granacik. No przyda się przecież, no przyda się. O, kolejny, no to tym bardziej. Dobra, no to jak mam dwa, to już nie będę nawet jej oddawał. Jeszcze nie tutaj jest miejsce skoku. Jeszcze nie to miejsce, dobra. Na szczycie tego budynku. I tutaj stąd powinno być też możliwe zestrzelenie kolejnego medalionu, z tego co kojarzę. Mam nadzieję, że się nie mylę. No ja wiem, weź to. Co ty tam podniosłaś? Nic chyba takiego. Dobra, zanim przeskakujemy, najpierw lokalizujemy to. Czwarty to był, nie? Czy piąty już? Nie, piąty to już był. Tak, to już był ostatni medalion. Dobra, to wszystkie udało się znaleźć. Chwilę przerwy. Wiem, że to nie stream, ale ja to pewnie wytnę. Dobra, jestem z powrotem. No to co? Szewo. Jak ty tam skoczysz, to ty tam, kurde, zginiesz. Nie no, nie zginie, damy sobie radę. Chyba. Sprawdźmy jeszcze raz, tylko się upewnimy, czy wszystko jest jak należy. Ona ma dużo healii. Powinna sobie poradzić. Ma ammo. Dam jej jeszcze to może. To sobie wezmę. Przeładuję to sobie. Jeden pocisk mi został, dobra. Dobra, raz kozie śmieć. Bierzemy od razu tę broń. Biegniemy jedno piętro w dół. I musimy ją supportować. Chyba, że tutaj będzie... Chyba, że do mnie też jednak będą biec, bo nie pamiętam. To nie tak, że ja sfejlowałem. To nie tak... Nie, nie. Słuchajcie, ja znam mechaniki gry. W momencie, gdy nasza postać wykonuje jakąkolwiek animację, kopnięcie, podniesienie przedmiotu, cokolwiek jest nieśmiertelna, wiem, że ona wykonuje animację kopnięcia i pomyślałem sobie, ach, idealny moment, żeby w to strzelić, bo jest wtedy nieśmiertelna. Mamy deada przez to już i będzie gorzej ten... Rozdział będzie dużo gorzej rozegrany.
Dobra, na razie może zwyczajnie. Nie. Nie, nie chciałem w to strzelać, chciałem przeciwnika. Dobra, nie, nie. Niech ona tam zginie, niech oni tam ją dobiją. Drugi dead. I to jest właśnie moment, bo na normalu jak się gra, z tego co kojarzę, to nawet jej wspierać nie trzeba. Jak na razie to ja ją zabijam, w sumie to może ja powinienem faktycznie jej nie wspierać. Zobaczmy, co się stanie, jak ja ją zostawię tam. Albo wezmę faktycznie tę snajpereszkę i ze snajpereszki będę tylko headshoty walił. Może tak spróbujemy. Nie, no ale skacz tam przecież. Jezus Maria. Jakie fejle. Ja zabijam swoją własną partnerkę, ja. Bo za pierwszym razem myślałem, że po prostu się uda. Bo wykonywała animację kopnięcia. Za drugim razem fail. Miss, po prostu trafiłem w beczkę zamiast w przeciwnika. To się mogę... Ty, może teraz, bo ona jest dalej od beczki. O! O! Jezus Maria, ale trawrzesz. Nie mów mi nice shot, tylko... No nie, ale moja celność, widzę, że tutaj... Ja potrzebuję tej broni jeszcze ładnie na tych. Dobra, ona chyba już na dół pobiegła. Chyba już ogarnęła, gdzie ma iść. Świetnie. Beczek, żebyśmy nie zużyli. One będą bardzo ważne na tego z piłą mechaniczną. Idą z bronią? Nie, idą z kuszami. No to w sumie broń. Trafił jeszcze Szewę, no. No ale te dwa dedy straszne. Tego nie powinno być. No dobij go. Jest wyprowadzony z równowagi, dobra. Nie, no zużyłem beczkę i jeszcze dałem się trafić. Jasna dupa. Każda jedna beczka jest cholernie ważna tutaj na tego z piłą mechaniczną. Ja pierdolę, trafił mnie. No dajcie się zdeptać. Dobra, na razie się uspokoiło. Na razie. Dobra. Użyję tego. Miejmy full HP, kobieto, miejmy full HP. No daj mi tę amunicję. No przecież ci to niepotrzebne, dawaj. Weźmy to. Możemy tak w sumie przeładować też. W sumie ej, to jest genialne, że już mogę tak dużo szybciej przeładować, jeżeli tylko oczywiście zrobię to wystarczająco szybko, te kliknięcie i tak dalej. Dobra, na razie tutaj pozbierajmy tyle, ile się da, bo w momencie jak wyjdzie z kolei z piłą mechaniczną, to znowu przeciwników cholernie się zacznie respić, tak jak z tym katem, jak się walczyło. Także ogarnijmy sobie lokację, zbierzmy co się da, żebyśmy nie musieli tego robić w trakcie walki, żebyśmy mieli amunicji po prostu w multum, granatów w multum. Beczka jedna się tam zużyła niestety, no ale trudno. Musimy mieć... A to jest miejsce, w którym ona biegała, w którym ją zabiłem dwa razy. Dobry skowron. Za trzecim razem na szczęście była wystarczająco daleko od tej beczki i się udało. Tam u góry ona się pojawia i ona tam na przykład oczywiście jako bot, no to coś tam musi pominąć. Jako gracz to tam mógłby trochę więcej coś tam zebrać. Dobra, w momencie jak podejdziemy do tego miejsca. To jest moment, w którym się robi
delikatnie mówiąc, stresująco, bo to jest gość, który z pią mechaniczną w czwórce miał nas na hita, nie było nawet żadnej możliwości uniku, nic takiego. Tutaj z kolei to jest tak, że on ma dwa różne ciosy. Jeden taki szybki, krótki cios, który nie zabija nas od razu, tylko całe życie nam zabiera, czyli nas sprowadza do stanu umierającego. I drugi taki, że on się zaczyna tak śmiać dziwnie i taki zamach taki dłuższy robi i to nam od razu ścina głowę, nieważne jakie HP mamy. A jeżeli na weteranie i na zawodowcu, jeżeli go pokonamy, zabierzemy z niego lód, on wstaje i jeszcze później szaleje. Boję się go strasznie, że nie będę trafił. Dobra, na razie się cofamy. No cholera, nie przewróciło go to. Ale na pewno jest ranny. Może zanim weźmiemy drugą beczkę. A, to tylko tak go uszkadza. To nie. Byłem w zasięgu. Uderz go. Dobra. Słabo tutaj to poszło. O, był taki śmiech i takie trochę dłuższe. Dobra. Musimy go tak bić cały czas. Cholera. Cofnij się. Żeby za drzwi nic nie wylazło. Dużo nie zostało chyba. O cholera! Żeby mi jej nie zabił. Drzwi rozjebał. Dobra. O cholera, nie ta broń. O kurwa. Cofnijmy się. O nie! Stresujące. Nie powiem. O! Ostrożnie, żeby nie zebrać lutu jeszcze, bo jak wstanie, to trzeba być od niego daleko i trzeba nie podchodzić, tylko napierdalać samą amunicją. Jeszcze do niego nie podchodzę. Jak dopiero zbierzemy lut z niego, to wstanie. Dobra. Bierzemy. Spierdalamy. Najlepiej tutaj w długim przejściu. Dużo życia teraz nie ma. Ale jest cholernie groźny. No Jezu, nie trafiam. Dobra. W tym momencie wykonywał takie cięcia, że on od razu ścina głowę to. Także to było groźne. Niestety nic więcej dodatkowego nie zostawił dla nas. Udało się jego pokonać za pierwszym razem, to dobrze. Bardzo ośmieszające to było, że ja zabiłem Szewę dwa razy i to przeze mnie tak naprawdę. Te dwa dedy będą w tym rozdziale. Strasznie mi...
Okropne, to jest żenujące, nawet bym powiedział. Odcinek cholernie długo trwa, ale za to będę 4 godziny wrzucał pewnie. No ale dobra, trudno. Tutaj jest też fajna skrzynka z bardzo sporą. Z dosyć dużą ilością. Można oczywiście było wziąć ten klucz i uciekać przed nim, nie trzeba było go tam dobijać. Ale tak dla własnej satysfakcji. Dobra, tutaj jest sporo hajsu. 3000 i każdy ten jeden kamyczek jest wart 1000. Chociaż te kwadratowe, nie jestem pewien, czy nie są warte 1,5. Czy coś takiego. No i już mamy prawie koniec rozdziału. Długi. A jeszcze można tutaj zginąć. Mimo już bossa mamy za sobą, jeszcze możemy tutaj zwalić parę spraw, także... Ale dobrze, że w sumie, że ten rozdział za nami. Ten z psami będzie też... Nie z psami, z psami już był. Psy też będą oczywiście się pojawiały później ponownie, parę razy. Nie raz. Ale chodzi mi o kolejny rozdział, w którym będziemy chodzili po takich tych kopalniach. Punkt kontrolny, o. No i dobra, i tutaj był ten helikopter, którego oblazły te latające robale. I tutaj podczas filmiku trzeba robić uniki. F plus V będzie, albo A plus D. Albo samo F, albo samo F. I to jest trudne. Od razu mam klawisze na wszystkich, palce na wszystkich czterech klawiszach. I zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. Najgorzej w tym momencie AD nacisnąć, bo to jest mały paluszek i ten zaręczynowy mam od lewej ręki na AD. A wskazujący i środkowy mam na V i F. No chyba, że będę miał na AD jednak obydwa te i bym jakoś przeskoczył szybko, nie wiem. Ale na razie spróbuję z czterema. Albo dwiema rękoma może będę to robił. Może spróbuję. Samo F, to easy. V. Dobra. Dożujemy w trakcie filmiku. Ojej, piękna mordka. No, kiedy będzie kolejny dodge? Teraz jakoś... AD. Dobra. Udało się. Oj, już jest wsparcie, ale jeszcze będzie jedna rzecz chyba do zrobienia. Widzę, że jest celniejszy ode mnie, ale w głowę nie trafił, bo nie rozwalił od razu ryja. Mike chyba się nazywa tamten gościu. Spoko, ziomek. Nie, chyba już nie będzie dodów. Tutaj jest taka sytuacja, że się wydaje, jakbyśmy mieli coś zrobić Chrisem albo Szewą, ale Josh chyba ją tutaj osłoni. No. Tak, to jest Josh. To jest Josh. No i po rozdziale, no i czas przejścia na pewno będzie kiepski, bo się kręciłem w tej WFT i dwa dedy w dodatku były. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Podgłosiłem też, może nie tyle podgłosiłem grę, co zwiększyłem troszeczkę nagrywanie głośności dźwięków systemowych, tym też gry, OBS-em. Więc teraz powinno być to troszeczkę głośniejsze, mam nadzieję, bo zauważyłem, że poprzednie dwa epy były naprawdę, naprawdę ciche. Teraz troszeczkę to ogarnąłem. Ale pewnie też jest cicho, nie? No. Przypomina sobie o Jill Valentine. Ha.
ogólna ocena A. Nawet celność mieliśmy na A, ale żałośnie poszło. No, ilość zabitych na S to prawdopodobnie będziemy mieli zawsze. Celność na S jest od 75% dopiero. Także sporo nie trafiałem. Kiepsko mi poszedł ten rozdział. Czas przejścia C. No długo, dobra. Bez przedłużania muszę już zakończyć ten odcinek jak najszybciej się da. Ponieważ... jakby nie było, no odcinek trwa długo, nagrywam tym lepszym OBS-em, który nagrywa jakoś te materiały w lepszej jakości, bo tym starym OBS-em w ogóle nie mogę teraz tego przechwycić z jakiegoś powodu. Się gra odmawia posłuszeństwa, bo jak ją minimalizuję, to się błąd pojawia, a muszę ją zminimalizować, żeby wtedy w OBS-ie przestawić, żeby przez przechwytywało Resident Evil. Dobra, nieważne. Dziękuję bardzo za uwagę, ja byłem Skowron Piąty, pozdrawiam i polecam. Na razie.